Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Łukasz Galusek i witam Państwa bardzo serdecznie w Międzynarodowym Centrum Kultury. To już drugie spotkanie towarzyszące wystawie Niechciana Stołeczność, architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 39-45. Bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie, ale myślę, że dzisiejszy wykład jest szczególny, ponieważ będziemy mieli okazję wysłuchać pana profesora Jacka Purchle, którego bardzo serdecznie witam, współautora wystawy i odkrywcy wielu projektów, wielu wizji, które hitlerowcy szkicowali, planowali w stosunku do Krakowa, niezrealizowanych na szczęście wizji. Myślę, że pana profesora w Krakowie nie trzeba przedstawiać, ale to, co staram się zawsze podkreślać, to pewną komplementarność tematu kłopotliwej stołeczności, niechcianej stołeczności Krakowa w stosunku do innych prac pana profesora, czyli przede wszystkim Matecznika Polski, tej pracy, która pokazywała, w jaki sposób Kraków, korzystając z wartości duchowych nagromadzonych tutaj przez wieki, odegrał w XIX i na początku XX wieku ogromną rolę jako duchowa stolica polskości, co jest niezwykle istotne po to, żeby zrozumieć naturę bardzo wyrafinowanych i perfidnych jednocześnie działań związanych z tym, żeby nie niszcząc tkanki materialnej miasta, przepisać znaczenie tego miasta właśnie z Matecznika Polski na Norymbergę Wschodu. W centrum zajmujemy się konsekwentnie od wielu lat kwestią kłopotliwego dziedzictwa. Ta wystawa jest w jakiś sposób podsumowaniem tych wieloletnich badań prowadzonych tutaj przez pana profesora, ale przede wszystkim wypełnieniem luki, jaka niewątpliwie istniała w wiedzy o rozwoju urbanistycznym i architektonicznym Krakowa właśnie w tych ciemnych latach okupacji hitlerowskiej. Dlatego serdecznie pana profesora chciałem zaprosić i poprosić o opowiedzenie o wizjach hitlerowskich dla Krakowa. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, bardzo dziękuję państwu za państwa niezawodną obecność. Przed dwoma tygodniami debatowaliśmy w tej sali nad niechcianą stołecznością. Dziś czas na refleksję nad owocami tej niechcianej stołeczności, a może też na refleksję nad tym, co Krakowowi groziło w wymiarze architektonicznym. Co Krakowowi groziło, gdyby losy wojny potoczyły się tak, a nie inaczej. Stąd zatytułowałem swoje dzisiejsze wystąpienie nie hitlerowskie plany, ale przede wszystkim hitlerowskie wizje Krakowa. I zacznę od dosyć oczywistego stwierdzenia, że architektura III Rzeszy, czy architektura stała się w III Rzeszy szczególnym narzędziem ideologii i polityki. Sam Hitler podkreślał jej aspekt artystyczny, interesując się nieomal wyłącznie architekturą monumentalną. Łączyło się to z jego osobistą fascynacją problemami urbanistycznymi, a zwłaszcza problemami metropolii, problemami wielkiego miasta. Według Alberta Speera, jego ukochanego, ulubionego architekta, tu widzimy ich obu na zdjęciu, Hitler chciał, aby każde miasto okręgowe, każda
stolica prowincji, miało swoje forum, gdzie przede wszystkim znalazłyby się budynki partyjne, hala i plac zebrań publicznych oraz siedziba namiestnika Rzeszy. Ta obsesja porządkowania miast i wprowadzania w nich wielkiego porządku urbanistycznego, jak mówił sam Hitler, stanowiła jeden z najbardziej charakterystycznych elementów programu społeczno-gospodarczego i politycznego III Rzeszy. Ogłoszony w październiku 1937 roku program Neugestaltung Deutsche Städte stał się podstawą dla przygotowania planów przebudowy około 40 największych miast Rzeszy. Szczególne miejsce w tej hierarchii zajmowały oczywiście Berlin jako Germania, przyszła stolica świata, Monachium jako kolebka ruchu, a zwłaszcza Königsplatz, ulubione miejsce spotkań wodza, no i Norymberga, gdzie zawsze we wrześniu wódz spotykał się ze swoimi fanatykami. Po Anschlussie Austrii także Linz dołączył do tej grupy jako nieomal rodzinne miasto Führera. Zaczynam od tego, bo w roku 1940 Kraków miał dołączyć do miast, które znalazły się na liście tych tak zwanych Gauhauptstädte. Ale o tym za chwilę. Na koniec tej uwertury, tego wstępu, dodam, że sam Hitler twierdził, że gdyby nie został politykiem, stałby się wielkim artystą na miarę Michała Anioła. Zaczynam od tej prowokacji, żeby przeskoczyć teraz tu, nad Wisłę, do Krakowa. Upadek państwa polskiego we wrześniu 1939 roku otworzył nowy rozdział w historii Krakowa, niewątpliwie. Już 6 września nasze miasto zostało zajęte przez oddziały Wehrmachtu. Mówiliśmy o tym więcej i szerzej przed 2 tygodniami, stąd tytułem tylko przypomnienia powiem, że o tym szczególnym losie Krakowa pod okupacją niemiecką, tej szczególnej próbie lat 1939-45 przesądzić miały decyzje podejmowane z dala od Krakowa, w Berlinie. Dnia 12 października Hitler podpisał dekret o utworzeniu tak zwanego generalnego gubernatorstwa, niemieckiego Nebenlandu, obejmującego część polskich terytoriów niewcielonych bezpośrednio do Rzeszy. To generalne gubernatorstwo, poszerzone latem w 1941 roku o dystrykt lwowski, zajmowało ostatecznie niemal 150 tysięcy kilometrów kwadratowych i był to obszar zamieszkiwany przez około 17 milionów ludzi. Stolicą tego quasi-państewka został Kraków, a generalnym gubernatorem bliski współpracownik Hitlera Hans Frank, minister Besteki w rządzie Rzeszy i prezes Monachijskiej Akademii Prawa Niemieckiego. Frank od razu uznał, że jego władza w tworzonym, co dopiero generalnym gubernatorstwie jest najwyższa i on sam podlega wyłącznie Hitlerowi. Stąd dzisiaj będę mówił o hitlerowskich wizjach, choć Hitler zaledwie tylko przez Kraków przejeżdżał, nigdy Krakowa nie odwiedził. Natomiast te hitlerowskie wizje to przede wszystkim wizje, ambicje, obsesje Hansa Franka. Wybór na Krakowa, na stolicę tworzonego przez III Rzeszę quasi-państewka nie był tylko skutkiem osobistych ambicji Franka. Wpisywał się w przyjętą przez Hitlera strategię likwidacji polskości.
Przesądziło to o losie miasta, któremu władze hitlerowskie wyznaczyły w istocie nie tylko rolę stolicy Nebenlandu, ale i wzorowego miasta niemieckiego na wschodzie. Przed dwoma tygodniami podkreślaliśmy, że Niemcom nie udało się stworzyć kolaboracyjnego rządu i w odróżnieniu choćby od protektoratu Czech i Moraw, nie mówiąc już o Słowacji, generalne gubernatorstwo było tym szczególnym tworem, nie należącym do Rzeszy, ale równocześnie będącym bezpośrednio zarządzanym z Berlina przez niemieckiego namiestnika. Celowi temu służył od samego początku specjalny program odpolszczenia Krakowa, którego ofiarą padli już 6 listopada 1939 roku profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych szkół wyższych Krakowa, ale choćby pomniki. Pomniki jako, można powiedzieć, jedne z pierwszych ofiar tego szalonego pomysłu odpolszczenia i zniemczenia. 4 listopada 1939 roku Hans Frank został przyjęty w Berlinie przez Adolfa Hitlera. Uzgodniono wówczas, że siedzibą generalnego gubernatora zostanie zamek na Wawelu. 3 dni później odbył się triumfalny wjazd Franka do Krakowa. Zainscenizowane z przepychem objęcie przez niemieckiego generalnego gubernatora władzy na Wawelu zapowiadało wielkie ambicje nowego króla Polski, bo tak chętnie się sam określał. Ambicje te miały również przełożyć się na wizje urbanistyczne i plany spektakularnych przedsięwzięć budowlanych, którym osobiście Hans Frank patronował. Miały one służyć szybkiemu przekształceniu Krakowa w Norymbergę Wschodu. Naśladując Hitlera, Frank uznawał się za wielkiego budowniczego. Próby przekształcenia Krakowa w prastare niemieckie miasto, Uralte Deutsche Stadt Krakau, przybierały bardzo różne formy. Wawel, rezydencja generalnego gubernatora, przemianowany został na Krakauerburg. Zabytki Krakowa tworzyły teraz scenografię inscenizowanych przez hitlerowców głośnych wieców, przemarszów i defilat. A ulice szokowały również przyjezdnych z Warszawy, z Lublina, z innych miejscowości generalnego gubernatorstwa tym szybkim zawłaszczeniem przez III Rzeszę przestrzeni naszego miasta. To zdjęcie polecam Państwu w tym sensie, że na naszej wystawie pokazujemy film dokumentujący tą wielką defiladę na rynku głównym w dniu 26 października 1940 roku, w pierwszą rocznicę powstania Generalnego Gubernatorstwa. Obok gospodarza tych uroczystości Hansa Franka po jego prawicy stoi Heinrich Himmler, który następnego dnia wbijał jako pierwszy łopatę pod budowę koszar niemieckiej policji ISS imienia Heinricha Himmlera w Pychowicach. Film, który dokumentuje ten moment, otwiera, można powiedzieć, scenariusz naszej wystawy. Himmler miał wówczas powiedzieć, że za chwilę wbije łopatę w tą niemiecką ziemię nad Wisłą. Bo realizacja wizji i planów generalnego gubernatora była funkcją zarówno wydarzeń na frontach II wojny światowej, jak i zmieniających się niemieckich koncepcji wobec generalnego gubernatorstwa.
a także ograniczonych możliwości ekonomicznych tego państewka, wreszcie politycznej pozycji samego Hansa Franka w strukturach partyjnych III Rzeszy. Początkowo władze niemieckie określały generalne gubernatorstwo jako kraj okupowany. Ale klęska Francji oznaczała zasadniczą zmianę koncepcji wobec terytoriów okupowanych na wschodzie. 8 lipca 1940 roku Hans Frank rozmawiał z Hitlerem w Berlinie na temat przyszłości generalnego gubernatorstwa. Wówczas nastąpiła też charakterystyczna zmiana nazwy generalnego gubernatorstwa. Zrezygnowano z frazy na okupowanych polskich terytoriach. Zmiana koncepcji traktowania generalnego gubernatorstwa z terytorium okupowanego do obszaru, cytuję, podniesionego do rangi części składowej Rzeszy, miała też konsekwencje w przystąpieniu do tworzenia nowej wizji urbanistycznej Krakowa jako wzorowego miasta niemieckiego na wschodzie. To jest plakat z roku 1940, zdjęcie wykonane z okien budynku, w którym się Państwo znajdujecie. To wzorowe niemieckie miasto miało być równocześnie siedzibą rządu i centralnych urzędów, bo choć Kraków podniesiono do rangi części składowej Rzeszy, do końca niemieckiej okupacji zachował swoją odrębność. Odrębność w wymiarze politycznym, w wymiarze choćby celnym i monetarnym. Kraków był siedzibą banku emisyjnego produkującego tak zwane młynarki polskie złote. Już latem 1940 roku Kraków obok niedawno zdobytych przez hitlerowskie Niemcy Strasburga i Luksemburga znalazł się na liście tak zwanych Gauhauptstädte, o czym wspominałem na wstępie. To znaczy tych miast Rzeszy, które miały otrzymać nowy szlif urbanistyczny w wielkim stylu. W przypadku Krakowa plan dotyczył nie tylko przeniesienia nad Wisłę hitlerowskiego modelu przebudowy wielkich miast, ale także wykorzystania urbanistyki jako narzędzia Eindeutschung, zniemczenia, wzmacniającego politykę odpolszczania Krakowa. Entuzjastom polityki zniemczania w tym stolicy generalnego gubernatorstwa był sam Hans Frank, nie ukrywał, że zamierza wykreować Kraków na nową niemiecką metropolię. Iluzja i euforia wielkiej kreacji urbanistycznej, które miały rozpocząć się w Krakowie latem 1940 roku, łączyły się nie tylko ze szczytem powodzenia Hitlera i sukcesami III Rzeszy na frontach II wojny światowej, ale też zbiegły się także z okresem największej prosperity samego Franka. Rozmach i zadyncie planów Franka przełożyły się nieomal czterokrotne powiększenie obszaru miasta Krakowa. No, być może nie wypada o tym głośno mówić, ale w długiej historii naszego miasteczka było to największe poszerzenie jego terytorium. Z dniem 1 czerwca 1941 roku z osobistej inicjatywy Hansa Franka do jego globalnej stolicy, jak sam mówił, przyłączono 28 gromad i dwie gminy wiejskie, zwiększając liczbę mieszkańców Krakowa o 72 tysiące do poziomu 320 tysięcy. Już to podkreśliłem, było to w dotychczasowej historii Krakowa największe poszerzenie granic miasta, a co charakterystyczne, decyzja okupacyjnych władz niemieckich została po wojnie podtrzymana. To łączyło się w 1941 roku już z tym, co pokazujemy na wystawie, a więc brutalną segregacją rasową, etniczną, narodową i było podporządkowane jasnemu celowi przekształcenia co najmniej lewego brzegu Wisły w Krakowie na miasto w 100% niemieckie. To są lata 1940-41, a więc ten okres, o którym za chwilę będę mówił, jeżeli chodzi o jego największą
nie chcę powiedzieć kreatywność, ale może produktywność w kwestii wizji, w kwestii planów, w kwestii prób realizacji. 15 lipca 1940 roku Hans Frank zwołał na Wawelu naradę poświęconą problemom urbanistyki i architektury stolicy Generalnego Gubernatorstwa. W spotkaniu uczestniczyli gubernator dystryktu krakowskiego Otto von Wächter, o którym jeszcze będzie dłużej mowa później, starosta krakowski Karl Schmidt oraz tajny nadradca Richard Ratinger, to jest ten elegancki pan w czarnym garniturze obok Hansa Franka. Kolejna narada poświęcona rozbudowie Krakowa została zwołana już tydzień później, 23 lipca. Nie przypadkiem wziął w niej ponownie udział nadradca Ratinger. Odegrał on w latach 1940-42 pierwszoplanową rolę jako główny doradca i koordynator architektonicznych wizji Hansa Franka w Krakowie i dlatego poświęciłem Ratingerowi przed laty parę tygodni odsiadki w monachijskich archiwach. Stąd krótki komentarz, czy dłuższy komentarz na temat samego Richarda Ratingera, bo to jest dosyć charakterystyczna kariera dla drogi wielu Niemców do niechcianej stołeczności. Ratinger był zapewne, jak wielu innych współpracowników Franka w Krakowie, dobrym znajomym generalnego gubernatora z czasów bawarskich. Był też w Monachium osobą znaną i aktywną. Dyplom inżyniera uzyskał na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym jeszcze w 1903 roku. Jego twórczość architektoniczna, zwłaszcza sprzed I wojny, odwoływała się do modnej wówczas również u nas tradycji i rodzimości. Bliska była filozofii wernakularyzmu w duchu idei ruchu Heimatschutz. Nie ośmielę się powiedzieć odpowiednik naszego stylu zakopiańskiego lub dworkowego. Heimatstil, wywodzący się bezpośrednio z Heimatschutz, dobrze korespondował z ideami folkistowskimi. Ruch folkistowski, niezwykle popularny w Monachium w pierwszej ćwierci XX wieku, istotnie wpłynął na poglądy Hitlera i Himmlera, między innymi w sprawach przestrzeni życiowej oraz czystości rasowej. Hans Frank w czasie swoich studiów na Uniwersytecie Monachijskim na początku lat 20. również znalazł się w polu silnego oddziaływania kręgów folkistowskich. Aktywna działalność publiczna Richarda Ratingera, jego sprzyjanie ideologii folkistowskiej pozwoliły mu już w roku 1920 objąć prestiżową posadę syndyka, czyli kanclerza na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym. Urząd ten sprawował do przejścia na emeryturę w 1937 roku, co jest ważne w sprawie. To podziękowanie od Führera w momencie przejścia na emeryturę. Hans Frank w latach 1927-29 próbował robić karierę uniwersytecką na tej samej uczelni jako asystent w seminarium prawniczym. No, zatrudniał go syndyk, czyli Richard Ratinger. I zapewne nie przypadkiem w kwietniu 1940 roku Richard Ratinger, przywrócony do służby publicznej na wezwanie Hansa Franka, objął w Krakowie posadę jako specjalny pełnomocnik i szef referent dla wszystkich inwestycji, spraw budowlanych w Generalnym Gubernatorstwie. To właśnie Richard Ratinger. Funkcję tę ofiarnie sprawował do swojej śmierci w lipcu 1942 roku, a więc przez okres największej aktywności Hansa Franka na polu urbanistyki. Tu wklejam tak, no, może hobbystycznie, bardzo charakterystyczne odręczne pismo Ratingera, niemieckiego emeryta, datowane na początek września 1939 roku, gdzie on bardzo prosi, aby mógł być przywrócony do służby na wschodzie. Swoje biuro miał na placu Kossaka pod numerem 1. Podczas narady, która odbyła się właśnie 23 lipca 1940 roku, Frank przedstawił Ratingerowi swoją architektoniczną wizję Krakowa.
jednym z najpilniejszych zadań inwestycyjnych była według generalnego gubernatora budowa luksusowego hotelu dla niemieckich dygnitarzy. Do tego wątku też wrócę, on jest widoczny na wystawie. Standard tego hotelu miał mieć atrybuty nowoczesności typowe dla, cytuję samego Hansa Franka, miasta o globalnym znaczeniu. Nie ulega wątpliwości, że ściągnięty przez Franka z Monachium Richard Ratinger pełnił na dworze generalnego gubernatora rolę ideologa odpowiedzialnego za poprawność polityczną oraz odpowiednią jakość artystyczną tworzonych w Krakowie koncepcji urbanistycznych i projektów architektonicznych w duchu i w stylistyce III Rzeszy. Nad tym oczywiście czuwał też rząd generalnego gubernatorstwa, który za swoją siedzibę obrał budynek główny ówczesnej Akademii Górniczej. Trzeba też podkreślić, że te wizje pozostały przede wszystkim w sferze planów. Uwaga ta dotyczy również niektórych operacji odpolszczania Krakowa, jak na przykład, cytuję Hansa Franka, zadanie usunięcia w możliwie krótkim czasie kopców Piłsudskiego i Kościuszki. Zadanie powierzone przez Franka w kwietniu 1941 roku ówczesnemu pełnomocnikowi szefa dystryktu, a za chwilę staroście miejskiemu Rudolfowi Pawlu. Pomysł zniszczenia zamykających perspektywę błoń kopców Kościuszki i Piłsudskiego łączył się z projektami tworzonymi przez działającą od 1940 roku w Krakowie Baudirektion generalnego gubernatora. Ta dyrekcja budowlana miała odpowiadać za przygotowanie i realizację wszystkich podejmowanych bezpośrednio przez Hansa Franka zadań budowlanych. Na jej czele stanął Oberbaurat Otto Hofer, jeszcze zobaczymy go na zdjęciu, który pracował od października 1940 roku nad koncepcją tak zwanego Deutsches Viertel, który miał zostać zlokalizowany na krakowskich Błoniach i tworzyć zwarty kompleks gmachów administracji rządowej i dystryktowej oraz innych centralnych urzędów generalnego gubernatorstwa. Można powiedzieć, że jesień, tak miała ta główna oś dzisiejsza Aleja Fosza wyglądać w zamyśle. A to przykład studialnych rysunków i projektów, jeżeli chodzi o tą monumentalną zabudowę rządowej dzielnicy na krakowskich Błoniach. Dodam, że tych koncepcji z jesieni roku 1940 i wiosny 1941 zachowało się sporo. My je pokazujemy na wystawie. To, co bardzo charakterystyczne, to poszukiwanie przez niemieckich urbanistów dobrego rozwiązania dla przeprowadzenia linii kolejowej przez Kraków z wariantami lokalizacji nowego głównego dworca albo w okolicach dzisiejszego Ronda Mogilskiego, albo wręcz na północy, co miało na północ od Nowego Kleparza, co miało oznaczać, można powiedzieć, całkowite znulifikowanie ulicy Długiej. Tutaj widzicie Państwo barbakan i pewnie się orientujecie, że dom pod Globusem by nie przetrwał tej operacji. Alternatywę wobec tych koncepcji, o których przed chwilą powiedziałem, koncepcji zabudowy Błoń, stworzył w tym samym czasie przysłany do Krakowa lipski architekt Hubert Ritter. O nim wielokrotnie już mówiłem, więc nie będę przypominał i streszczał jego drogi. To był rzeczywiście w gronie tych niemieckich architektów, urbanistów, którzy się przez Kraków przewinęli, fachowiec najwyższej klasy. W lipcu 1940 roku Ritter otrzymał od Reichsinnenministerium w Berlinie zadanie przygotowania tak zwanego Generalbebauungsplan von Krakau. No powiedzielibyśmy planu ogólnego. Ja ten plan opublikowałem kilkanaście lat temu w roczniku krakowskim, więc nie będę go streszczał. Natomiast jest to bardzo ciekawy dokument i ciekawe źródło dotyczące nie tylko hitlerowskich wizji, ale również analizy i oceny tego, co Niemcy nazywają Kommunalwissenschaften, czyli potencjału komunalnego Krakowa na tle innych miast niemieckich.
i powiem nie bez skrywanej dumy, że ta analiza bardzo dobrze o Krakowie, o jego samorządzie z czasów II Rzeczpospolitej świadczyła. W maju 1941 roku ten general Bebauungsplan był gotowy. Najbardziej spektakularną i oryginalną częścią planu Rittera był pomysł reprezentacyjnej niemieckiej dzielnicy rządowej na Dębnikach, gdzie na powierzchni około 250 hektarów powstać miała wizytówka nowych Niemiec na wschodzie. W koncepcji Rittera niemiecka dzielnica rządowa winna spełniać zarówno funkcje administracyjne, jak i reprezentacyjne, stanowiąc miejsce pracy dla około 10 tysięcy urzędników i funkcjonariuszy stołecznego miasta. Prestiżowa lokalizacja wybrana przez Rittera na podstawie poszukiwań właściwej relacji i komunikacji z historycznym centrum Krakowa oraz walory urbanistyczne zakola Wisły pod Wawelem legły u podstaw wyboru Dębnik jako właściwego miejsca. Program funkcjonalny tego Regierungsviertel został wyraźnie podporządkowany swoistej sakralizacji przestrzeni, co zwłaszcza widać na tym modelu, w której dominują rozległe place zebrań i place marszowe. No, wypisz, wymaluj Norymberga bis. Koncepcja niemieckiej dzielnicy rządowej na Dębnikach swoją spektakularnością lokowała Kraków na równi z wieloma niemieckimi metropoliami III Rzeszy. Na ten temat jest już duża niemiecka literatura dotycząca Hamburga, Monachium i wielu innych największych niemieckich miast. Tą wysoką klasą swego warsztatu Hubert Ritter stanowił niewątpliwy wyjątek na tle innych niemieckich architektów, którzy w pierwszej połowie lat 40. XX wieku przewinęli się przez stolicę Generalnego Gubernatorstwa. Ein Deutschung Krakowa było w redakcji Rittera powiązane z wcześniejszym projektem Hitlera, tym projektem Neugestaltung Deutscher Städte. Podkreśla to zresztą w części opisowej swojego opracowania. Tego projektu, który stanowił bazę dla wczesnych wizji Hansa Franka. W tym sensie Ritter swoją wizją Dębnik wyprzedził general plan Ost i folkistowskie wizje Heinricha Himmlera, wielkiego rywala Hansa Franka. Kazus planu Rittera to równocześnie intrygujący przykład próby wpisania dogmatów nazistowskiej ideologii i zatrutych owoców jej urbanistyki w tkankę miasta, które od wieków żyło zupełnie inną filozofią swojego rozwoju, swojego trwania. Uwikłanie III Rzeszy w wojnę na wschodzie, a od przełomu 1942-43 roku narastające od klęski pod Stalingradem niepowodzenia militarne Wehrmachtu spowodowały odłożenie w czasie wielkich urbanistycznych wizji, a de facto rezygnację z ich realizacji. Mimo zarządzenia nakazującego wstrzymanie od marca 1942 roku wszystkich prac budowlanych na terenach Rzeszy ze względu na sytuację wojenną, Hans Frank nie porzucił swoich planów inwestycyjnych w Krakowie. Oczkiem w głowie generalnego gubernatora była przede wszystkim budowa nowej kancelarii na Wawelu, która osobiście zajmowała Franka do roku 1944. Tutaj mamy dowód tego osobistego zainteresowania z udziałem Ratingera, ale też z udziałem Otto Hofera, to ten funkcjonariusz w czarnym mundurze. To też dowód na to, że działania Hansa Franka w Krakowie do końca podporządkowane były nazistowskiej ideologii. W związku z tym można zadać pytanie, czym jest architektoniczne dziedzictwo pozostawione w przestrzeni matecznika Polski, pozostawione przez III Rzeszę,
jaka jest jego wartość. Już w roku 1940 Wawel, jako siedziba generalnego gubernatora, siedziba władz okupacyjnych, stał się równocześnie placem budowy. Pospieszna adaptacja królewskiego wzgórza dla potrzeb nowych gospodarzy, jeżeli można tak prowokacyjnie powiedzieć, realizowana była pod osobistym nadzorem Hansa Franka, co zresztą dokumentuje precyzyjnie krok po kroku jego ten tak zwany Diensttagesbuch, czyli dziennik czynności generalnego gubernatora, gdzie zapisywano precyzyjnie każdy dzień i każdą godzinę jego czynności. Ta adaptacja prowadzona była przez specjalnie powołane w tym celu biuro projektowe niemieckiej spółki Franza Kettgena i Edgarda Horstmana. W latach 1941-44 na Wawelu wzniesiono w miejsce dawnych kuchni królewskich siedzibę Urzędu Generalnego Gubernatora, tak zwany budynek numer 5, zamykający od zachodu dziedziniec zamkowy. Zaraz pokażę większą ilość fotografii. Przebudowano zachodnie skrzydło dawnego szpitala austriackiego, dzisiejszy budynek numer 9, na luksusowe apartamenty dla najważniejszych, najbliższych współpracowników Franka. Oraz, o czym warto pamiętać, wybudowano nowy wjazd na Wawel i nową bramę, bramę bernardyńską. Celem tych poważnych ingerencji w strukturę zespołu architektonicznego wzgórza było nie tylko przystosowanie Wawelu do funkcji reprezentacyjnej siedziby generalnego gubernatora i władz okupacyjnych, generalnego gubernatorstwa, ale i nadanie powstającym budowlom nowego szlifu architektonicznego w duchu III Rzeszy. Zwłaszcza dominujący w pejzażu wzgórza wawelskiego budynek numer 5 był owocem studiów projektowych, a ogólną jego koncepcję zatwierdził osobiście w marcu 1941 roku Hans Frank. Zarówno bryła oraz fasady tego budynku, jak i staranne opracowanie wnętrz, tutaj dokumentacja pokazująca kolejne fazy budowy, jak i staranne opracowanie wnętrz, nie pozostawiały wątpliwości, że ma być to pomnik obecności tysiącletniej Rzeszy na Wawelu, łącznie z taką nową salą tronową, przepraszam, Festsaal. I ostateczną realizacją. Adolf Szyszko-Bohusz, mimowolny świadek tych wydarzeń, napisał, że siedziba Urzędu Generalnego Gubernatora była, cytuję, tępą bryłą otynkowaną wyprawą pod sztuczny kamień, nakrytą dachówką podkolorowaną sztucznie na kolor linoleum, o przykrych maszynowo wymierzonych boniach kamiennych w narożnikach fasad. Koniec cytatu. Gorzkie słowa konserwatora Wawelu, którego alternatywne projekty dla budynku numer 5 wykonywane były jeszcze w roku 1940, Szyszko-Bohusz był aresztowany w grudniu 1940 roku, zostały przez Niemców odrzucone. Nadały siedzibie Urzędu Generalnego Gubernatora już w momencie jej powstania stygmat dziedzictwa niechcianego. No, dodam, że te charakterystyczne elementy, dzisiaj nieistniejące, one były częścią tej ingerencji w przestrzeń Wawelu. Może najbardziej perwersyjną inwestycją był ten basen na zamówienie małżonki doktora Hansa Franka. A doktor Hans Frank czule opiekował się robotnikami, którzy budowali jego nową rezydencję. Tyle póki co o Wawelu. W pierwszej fazie okupacji Niemcy w Krakowie kończyli lub kontynuowali budowę kilku znajdujących się w 1930 roku w stanie surowym monumentalnych gmachów, takich jak miejska hala targowa przy Alei Daszyńskiego, jak państwowy bank rolny przy ulicy Dunajewskiego, który miał być prawdziwym drapaczem chmur i ta inwestycja była już tak wysoko wyprowadzona.
Niemcy obniżyli ten drapacz o kilka pięter, ale przede wszystkim próbowali go przez całą wojnę zaadoptować na właśnie ten luksusowy hotel z restauracją w parterze o pojemności 1000 miejsc konsumpcyjnych. No wreszcie Muzeum Narodowe, które zgodnie z poleceniem Hansa Franka zaadoptowano na potrzeby, uwaga, kasyna państwowego. Firma Rosenthal wykonała specjalnie zastawę, tak aby setki niemieckich urzędników przybywających tutaj do pracy na wschodzie, często bez rodzin, mogło się żywić i dobrze bawić w gmachu Muzeum Narodowego. Niektóre z rozpoczętych przed 1939 roku obiektów użyteczności publicznej, były w czasie wojny wielokrotnie przeprojektowywane do nowych funkcji publicznych. Pouczająca jest w tej kwestii historia Instytutu Balneologicznego przy Alei Fosza, no dzisiaj reumatologia, oddział szpitala imienia Józefa Dietla, instytutu, którego budowę rozpoczęto w 1938 roku. Od 1940 roku wykonywano projekty i prace adaptacyjne w celu urządzenia w miejscu Instytutu Hotelu Miejskiego, by ostatecznie zdecydować o przeznaczeniu budynku na potrzeby biurowe. Kolejne wersje projektu wykonywał profesor Józef Gałęzowski, autor przedwojennej koncepcji siedziby Instytutu. Gałęzowski, do 1939 roku profesor architektury Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a nawet jej dwukrotny rektor, był absolwentem Politechniki w Dreźnie. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracyjnym komitecie odbudowy Zamku Wawelskiego, wykonując równocześnie na zlecenia Niemców projekty architektoniczne, także na potrzeby Huberta Rittera. To akurat jest dobrze udokumentowane w spuściźnie Rittera w Monachium. Zatrudnianie przez niemieckich okupantów wybitnych polskich architektów, jako techników przede wszystkim, architektów takich jak Adolf Szyszko-Bohusz, Józef Gałęzowski czy Zbigniew Kupiec, o którym jeszcze za chwilę, zatrudnianie ich do poważnych zadań projektowych podejmowanych w Krakowie wynikało z bardzo różnych powodów, a jednym z nich był uderzający brak zdolnych niemieckich architektów gotowych zrealizować wizję Hansa Franka. Jednym z nielicznych, ciekawych, jeżeli można tak powiedzieć, działających na terenie Krakowa w czasie II wojny światowej twórców był Oskar Herdl, Wiedeńczyk, który tu nawet założył w czasie wojny filię swojego biura projektowego, który specjalizował się w projektowaniu hoteli i wnętrz hotelowych. Taki oto hotel, luksusowy hotel, miał stanąć na dzisiejszym Placu Inwalidów od strony Parku Krakowskiego. Jak więc ocenić wkład tysiącletniej Rzeszy w kształtowanie krajobrazu kulturowego Krakowa w czasie tych nieomal 2000 dni jego wymuszonej stołeczności? Czy miasto było w tym czasie poddane brutalnemu terrorowi, a jednocześnie szacowne mury stały się ofiarą bezprzykładnej próby wydziedziczenia? Odpowiedź nie jest oczywista, a pozostawiony przez Niemców w Krakowie zasób budowlany jest bardzo niejednolity. Co charakterystyczne, zdecydowana większość produkcji architektonicznej III Rzeszy wtopiła się w przestrzeń miasta i nie budzi emocji. Dotyczy to przede wszystkim architektury mieszkaniowej. Tu karykatura, dzieło miejskiego architekta, o którym za chwilę, Georga Stahla, no, który dobrze uchwycił paradoks przerostów biurokracji nad stosunkowo słabym frontem budowlanym i frontem wykonawczym. Ten front dobrze charakteryzuje ta oto plansza. W październiku 1940 roku starosta miejski Schmidt szacował, że w Krakowie wznoszonych jest 65 budynków o 300 mieszkaniach. Planowano wówczas jeszcze kolejnych 180 budynków o 1000 mieszkaniach. W pierwszej fazie, co dobrze pokazuje ta tablica i ta statystyka, Niemcy adoptowali na swoje potrzeby mieszkaniowe
inwestycje rozpoczęte przed wrześniem 1939 roku i często bardzo zaawansowane, jak domy mieszkalne w okolicy Parku Krakowskiego, ulica Symfoniczna, Karłowicza, co wykorzystywali propagandowo do nazwania tej części Krakowa już wówczas niemiecką dzielnicą mieszkaniową. Planowano wówczas jeszcze kolejnych 180 budynków o 1000 mieszkaniach, jak przed chwilą powiedziałem, ale poszukiwano też w cudzysłowie dziur. To bardzo jest interesująca analiza pokazująca wolne parcele w śródmieściu Krakowa, parcele, które można by szybko zabudować, parcele uzbrojone. W latach 1941-44 na terenie Krakowa wybudowano ostatecznie obiekty mieszkalne przeznaczone do wyłącznego użytku ludności niemieckiej o łącznej kubaturze około 300 tysięcy metrów sześciennych. Wizytówką III Rzeszy w Krakowie miała stać się przede wszystkim nowa dzielnica mieszkaniowa Nur für Deutsche, tylko dla Niemców. Została ona specjalnie zaprojektowana na potrzeby napływających z Rzeszy niemieckich funkcjonariuszy i personelu administracyjnego. Zlokalizowano ją w zachodniej części Krakowa, w pobliżu siedziby rządu oraz innych instytucji Generalnego Gubernatorstwa, instytucji usytuowanych przy reprezentacyjnych alejach Trzech Wieszczów. Osią niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej stała się nowo otwarta ulica magistralna Reichstrasse, obecnie ulica Królewska. Dotychczasowa zwarta zabudowa kamienic, oparta na module ściśle podporządkowanym tradycyjnej w Krakowie zasadzie placu i ulicy, została przy Reichstrasse zastąpiona przez wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej skierowanej w głąb działek. W rezultacie uzyskano duże zielone dziedzińce, czego na tej planszy akurat do końca nie widać, bo to jest rechte Seite, czyli prawa strona. Natomiast po lewej stronie jest ten kompleks, o którym za chwilę. W rezultacie uzyskano duże zielone dziedzińce i nieciągłą linię zabudowy wzdłuż ulicy. To była w Krakowie nowość, powiedziałbym przełom w historii urbanistyki i architektury. Autorami tego przełomu, projektantami i wykonawcami niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej, tej po lewej stronie, a więc nie tych plansz, które pokazuję, bo ich autorem jest Georg Stahl, architekt, który przybył ze Stuttgartu, byli Polacy. Prace projektowe nad niemiecką dzielnicą mieszkaniową rozpoczęto w połowie 1940 roku w Miejskim Urzędzie Budowlanym. Tym urzędem kierował wspomniany już architekt Georg Stahl, a realizacja całego założenia ukończona została tuż po wojnie. Głównym projektantem całego zespołu mieszkaniowego był Zbigniew Kupiec, absolwent Politechniki Lwowskiej, wybitny architekt, który przed II wojną światową zasłynął projektowaniem tych najbardziej luksusowych, eleganckich apartamentowców w centrum Gdyni. Wyrzucony z Gdyni jesienią 1939 roku przybył do Krakowa i wspólnie ze Zbigniewem Olszakowskim, Tadeuszem Futasiewiczem, Protem Komornickim, oczywiście pod kontrolą Georga Stahla, przygotował ten niezwykły projekt. Bo dawna dzielnica Nur für Deutsche jest dzisiaj jednym z najatrakcyjniejszych rejonów mieszkaniowych Krakowa i w żadnym stopniu nie stanowi dla mieszkańców dziedzictwa kłopotliwego. Takie jest przynajmniej moje głębokie przekonanie, a wychowywałem się w okolicy. Nie jest to wcale przykład odosobniony. Większość zrealizowanego w latach 1940-45 dorobku budowlanego III Rzeszy wtopiło się bowiem w tkankę urbanistyczną Krakowa. Nie wtopiły się natomiast niezrealizowane projekty, jak ta dzielnica mieszkaniowa, willowa dzielnica dla elity Nur für Deutsche oczywiście w zachodnim Krakowie. Ta uwaga o wtopieniu dotyczy też akcji porządkowania urbanistycznego Krakowa, na co chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę. Tą akcję energicznie prowadził Miejski Urząd Budowlany właśnie pod kierunkiem Georga Stahla. Prace te w efekcie przyniosły po pierwsze oczyszczenie otoczenia wzgórza Wawelskiego. Tutaj jest wzgórze i dokumentacja tych obiektów, które powinny być usunięte. No i kilka zdjęć, które uświadomią Państwu tą zasadniczą zmianę, która dla nas jest dzisiaj oczywista. A więc otwieranie widoków na Wawel, odsłonięcie Świętej Góry Polaków przez III Rzeszę, a nawet
założenie bulwarów nad Wisłą, z których chętnie korzystamy. Szereg innych pomysłów, jak przebudowa Placu Świętego Ducha z adoptowaniem znajdujących się budynków poklasztornych na Miejski Ośrodek Zdrowia. Tym się zajmował Hubert Ritter. Ale może przede wszystkim przebicia arkadowych podcieni w domach przy ulicy Grodzkiej, Krakowskiej, co tutaj widać, w Kościele Świętego Idziego, Panien Norbertanek na Salwatorze. To była na swój sposób obsesja Georga Stahla, ale co bardzo interesujące i co pokazujemy na wystawie, no, próbując wprowadzić tą swoją ideologię Uralte Deutsche Stadt do śródmieścia Krakowa, w czasie II wojny światowej, w roku 1942-1943, Niemcy prowadzili prace konserwatorskie. To jest projekt autorstwa Zbigniewa Kupca na restaurację kamienicy Bonerowskiej przy ulicy, przy rynku pod numerem 9, która miała stać się takim Wirtschaftshaus, izbą gospodarczą. No, o ile tak zwane wawelskie okna wszyscy pewnie mamy już w pamięci, nie kojarzymy, że to jest rok 42-43, no to dziedziniec tej kamienicy wygląda już zupełnie inaczej. Nie wygląda, jakby miał udawać Augsburg albo co najmniej Norymbergę. Tych planów i przymiarek oczywiście jest co niemiara. Pokazujemy je na wystawie. Od planów rozbudowy ratusza poprzez próbę uporządkowania w duchu wielkomiejskim Placu Szczepańskiego, poprzez adaptację różnych obiektów na ideologiczne potrzeby. To jest Haus der Jugend, Pałac Tarnowskich, późniejsza siedziba Radia Kraków na szlaku. Nie mówiąc o sali, w której mam przyjemność do Państwa przemawiać, której dr Hans Frank bardzo potrzebował, lokalizując pod adresem Hauptplatz 25 siedzibę NSDAP na całe Generalne Gubernatorstwo wraz z dystryktem warszawskim. Ten budynek, zresztą jego historia, paradoks tej historii polega na tym, że jest najlepiej obfotografowany i udokumentowany, jeżeli chodzi o lata 1940-44. Tutaj akurat generalny gubernator podejmuje ministra Rzeszy, który się nazywał Robert Ley i odpowiadał za wielkie projekty budowlane. Można powiedzieć, że te korekty wykonane niewielkim nakładem środków przez Georga Stahla stanowią dzisiaj integralny element zabytkowego śródmieścia Krakowa wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I współcześnie nie są kontestowane. No, niektóre żeśmy stracili niedawno i tego nawet nie rozumiem, jak otwarcie widoku z ulicy Krakowskiej na Kościół Bożego Ciała. Niemcom łatwo było burzyć, no bo wysiedlali i nie respektowali prawa własności, stąd również łatwo było budować arkady. Dzisiaj proszę sprawdzić, jak wygląda ten otwarty widok na Kościół Bożego Ciała. Nie pretendując do inwentaryzacji całego architektonicznego dziedzictwa Generalnego Gubernatorstwa, dziedzictwa wytworzonego w Krakowie no, w latach 39-45, należy zauważyć, że hitlerowskie wizje i te monarsze ambicje Hansa Franka nie pozostawiły zbyt wielu trwałych śladów obecności III Rzeszy w mieście. Tylko nieliczne budowle z tamtej epoki są lub mogą być przedmiotem dyskusji. Reprezentują one przede wszystkim szeroką gamę konfliktów pamięci i niepamięci. W byłej stolicy Generalnego Gubernatorstwa, o czym mówiłem na otwarciu naszej wystawy, jest ten konflikt pamięci i niepamięci ciągle rozpięty pomiędzy terenem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów a kancelarią Hansa Franka na Wawelu. Wysiłek inwestycyjny hitlerowskich Niemiec w Krakowie analizował już przed laty profesor Krzysztof Broński. W
w swoich badaniach wykazał, że niemiecka aktywność budowlana w stosunku do planów przedwojennego zarządu miasta została w Krakowie poważnie ograniczona. Dotyczyło to w pierwszej kolejności sektora usług publicznych w zakresie edukacji, kultury i służby zdrowia. Okupacyjna administracja wprowadzała również stopniowo rygorystyczne zakazy dotyczące budownictwa cywilnego. O ile początkowo ograniczenia inwestycji cywilnych w Krakowie nie były ostre, to po agresji na Związek Sowiecki zezwolenia były już ściśle reglamentowane. Latem 1943 roku ruch budowlany w sektorze cywilnym został de facto zamrożony. Zmienił się też radykalnie rynek budowlany. Został on nieomal od razu zdominowany przez firmy niemieckie oraz przez Baudienst. W stosunku do poziomu przedwojennej produkcji budowlanej istniejący w warunkach wojennej okupacji potencjał wykonawczy był bardzo ograniczony, a wytworzony przez niego zasób budowlany niewielki. Ale energicznym inwestorem stały się niemieckie koleje. Już w listopadzie 1939 roku powołano Generalną Dyrekcję Kolei Wschodnich, tak zwany Ostbahn, z siedzibą w Krakowie. Podlegała ona bezpośrednio Ministerstwu Transportu Rzeszy w Berlinie i zarządzała całą siecią kolejową na terenie Generalnego Gubernatorstwa w ścisłym związku z kolejami Rzeszy. Efektem działań inwestycyjnych dyrekcji Ostbahnu na terenie Generalnego Gubernatorstwa była przeprowadzona w dwóch etapach wielka modernizacja krakowskiego węzła kolejowego. No on się zatykał, zwłaszcza jak się rozpoczęła wojna na wschodzie. Realizacja planów Otto i Ostbau związana była właśnie z przygotowaniami, a następnie z prowadzeniem wojny na wschodzie. Najważniejszym efektem tych działań pozostaje budowa w latach 1942-43 tak zwanej małej kolei obwodowej łączącej stację Kraków-Łobzów i Kraków-Płaszów o długości ponad 9 km oraz otwarta rok później łącznica wyprowadzająca ruch towarowy z Płaszowa w kierunku Warszawy. Ta przeprowadzona z rozmachem i w błyskawicznym tempie inwestycja pozwoliła całkowicie uwolnić krakowski dworzec główny od ruchu tranzytowego. Wśród innych efektów planów Otto i Ostbau wymienić trzeba nie tylko istotną modernizację infrastruktury technicznej, jak te bardzo nowoczesne nastawnie, jeszcze w duchu Bauhausu, jeszcze architektury sprzed dojścia Hitlera do władzy, ale też rozbudowę wielkiego kompleksu stacji towarowych w Płaszowie i w Prokocimiu wraz z osiedlem mieszkaniowym dla pracowników tego węzła. Niemcy poważnie rozbudowali też i zmodernizowali w latach 1940-43 lotnisko Rakowice-Czyżyny, które w 1939 roku zostało zbombardowane. Od czerwca 1941 roku stanowiło jedną z najważniejszych baz Luftwaffe obsługujących front wschodni. W związku z tym zbudowano m.in. bardzo nowoczesny betonowy pas startowy o długości 2 km oraz nowe drogi kołowania. To współczesna mapa sytuacyjna pasa, który dożywa swoich dni już nie jako pas, ale strumień betonu. Strategiczne znaczenie miała również sieć drogowa. Jej modernizacja i rozbudowa miała realizować w czasie wojny trzy cele. Militarny, sanitarny i estetyczno-propagandowy. No ten, to widać doskonale na tym planie wytyczającym korytarze komunikacyjne dla autostrad, jakie miały przechodzić przez Kraków lub w jego okolicy. W związku z tym, oprócz porządkowania i brukowania ulic i placów w Śródmieściu, Niemcy pozostawili w Krakowie dwie ważne arterie tranzytowe. No, w 1943 roku otwarto wyprowadzającą na zachód Reichstrasse, czyli ulicę Królewską, jako oś nowej dzielnicy, a rok później zakończono budowę arterii łączącą Aleję Trzech Wieszczów z ulicą Wielicką, to jest dzisiejsza Aleja Krasińskiego, ulicę Konopnickiej i Kamieńskiego. Można powiedzieć, że ta niechciana stołeczność Krakowa i prowadzona przez III Rzeszę wojna na wschodzie w istotny sposób przyczyniły się do rozbudowy i modernizacji krakowskiej infrastruktury komunikacyjnej. I zmierzając do finału, chcę przywołać szczególny przykład, szczególny przypadek niepamięci
naszej niepamięci związany z architektonicznymi kreacjami Hansa Franka w Krakowie. To reprezentacyjny budynek Feniksa przy rynku głównym 41, usytuowany w najbardziej prestiżowym miejscu przy Adolf Hitler Platz, prowokował Niemców swoją ostentacyjnie nowoczesną formą. Szybko więc przez nich został uznany za przykład, cytuję, zwyrodniałej architektury żydowskiej. Prowadzona przez Georga Stala latem 1941 przebudowa elewacji frontowej Feniksa stała się znakomitą okazją do propagowania w Krakowie architektury zgodnej z hitlerowską, jak wówczas pisano, nauką narodowo-polityczną. Operacja ta stała się też pretekstem do antysemickiej retoryki i kampanii przeciwko architekturze modernizmu jako tej Entartete-Bau. I została ostatecznie obklejona, bo tak to trzeba nazwać, od strony rynku klasycyzującymi pilastrami, a kominowa attyka zniknęła, przykryta mansardowym dachem. Można powiedzieć, dzisiaj fasada Feniksa od strony rynku to zaledwie marna scenografia z czasów III Rzeszy, degradująca wartość artystyczną pomnika awangardy krakowskiej II Rzeczpospolitej. Problem dziedzictwa III Rzeszy dotyczy też nie tylko nielicznych budowli architektury monumentalnej pozostawionej przez III Rzeszę, ale też historii Holokaustu. Holokaustu, o którym nie można zapomnieć i o którym nie można milczeć. Niemiecki obóz w Płaszowie, obóz koncentracyjny, to jeden z symboli Holokaustu. Powstał w 1942 roku z rozkazu Heinricha Himmlera, a lokalizację obozu motywowano wielkim placem budowy. Tu wkleiłem kilka zdjęć przypominających drogę do tego obozu, drogę żydowskich mieszkańców Krakowa. Getto, czyli przez Niemców perfidnie nazywane żydowską dzielnicą mieszkaniową. Z tym łączy się oczywiście też historia Oskara Schindlera, jedna z inwestycji z lat wojennych, inwestycji industrialnych. No i wreszcie sam obóz. Centrum obozowe zostało z premedytacją zlokalizowane na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. No, w lipcu 1944 roku wysadzono ten monumentalny dom pogrzebowy. Przeznaczony pierwotnie dla Żydów jako przedłużenie krakowskiego getta, kompleks baraków w obozie płaszowskim był systematycznie powiększany. To było miasto w mieście. To zdjęcie, myślę, dobrze to dokumentuje. W kwietniu 1944 roku w obozie w Płaszowie więziono około 12,5 tysiąca Polaków i 12 tysięcy Żydów. W latach 1942-45 przez obóz przeszło od 30 do 40 tysięcy osób. Przyjmuje się, że na terenie obozu KL Plaszów zamordowano od 8 do 10 tysięcy z nich. Dziedzictwo, stanowiąc naszą pamięć, jest naszym codziennym wyborem i współtworzy naszą zbiorową tożsamość. Debata na temat obozu w Płaszowie, tego miejsca zbrodni i miejsca upamiętnienia, no, dotyczy wprost dziedzictwa kłopotliwego i dziedzictwa niechcianego pozostawionego nad Wisłą przez III Rzeszę. I w finale chcę przytoczyć jeszcze jeden przykład, bo najbardziej czytelnym pomnikiem architektury III Rzeszy w Krakowie pozostaje Schloss Wartenberg, pozostają przegorzały. Wzniesiona w latach 1941-43 na terenie przedwojennej posiadłości Adolfa Szyszko-Bohusza, na terenie tej willowej rezydencji, rezydencja Otto von Wächtera, który pełnił od września 1939 roku funkcję gubernatora dystryktu krakowskiego. On zagarnął najpierw na swoje prywatne potrzeby malowniczą willę Szyszko-Bohusza, zwaną Odyniec, a już od 1941 roku w sąsiedztwie Odyńca przystąpiono do projektowania nowej letniej rezydencji gubernatora
Wächtera. Tu nie chodzi tylko o ten pomnik architektury III Rzeszy nad Wisłą, ale też o postać człowieka, który miał, przyjeżdżając już do Krakowa, na rękach krew Dollfussa, kanclerza Niemiec. Wächter kierował zamachem na kanclerza, a który po wyjeździe z Krakowa w 1942 roku do Lwowa no był odpowiedzialny za Holokaust lwowskich Żydów. A póki co wraz ze swoją żoną wymyślił sobie taką rezydencję nad Wisłą. No, dodam, że Otto von Wächter nie odpowiedział za swoje czyny. On w 1945 roku się schronił. Schronił się pod opieką Alojza Hudala na Watykanie. Był ten biskup, który pomagał Mengele i innym niemieckim zbrodniarzom zdobywać paszporty i wyjeżdżać do Paragwaju i do innych krajów Ameryki Łacińskiej. Ale póki co trzeba odnotować, że plany tego monumentalnego budynku, efektownie zlokalizowanego na jurajskiej skale, wykonał zmuszony przez Wächtera sam właściciel tego terenu, Adolf Szyszko-Bohusz, który odmówił dzierżawy i odmówił sprzedaży, za co został aresztowany zresztą. O ironio, krakowski architekt powtórzył w Przegorzałach rzut zamku prezydenta RP w Wiśle, który zaprojektował dla Ignacego Moślickiego, swojego przyjaciela, na przełomie lat 20. i 30. Natomiast ten folkistowski kostium Brühe Schloss Wartenberg ubrało dwóch austriackich architektów, Richard Fopp i Hans Petermayer. Sam pomysł budowy pomyślanej z takim rozmachem letniej rezydencji stanowi dowód na rozpasanie hitlerowskich dygnitarzy oddelegowanych do generalnego gubernatorstwa. Ale nie Schloss Wartenberg, ale myślę, że najbardziej intrygującym przykładem kłopotliwego dziedzictwa III Rzeszy w Krakowie pozostaje w dalszym ciągu Wawel. Zwłaszcza dominujący w pejzażu wzgórza wawelskiego budynek numer 5, którego ogólną koncepcję jego ukształtowania zatwierdził osobiście Hans Frank. Bo ten budynek poddany został w latach 2006-2009 odniemczeniu. Ja na ten temat napisałem spory tekst i nie będę teraz Państwa zanudzał tezami tego tekstu. W każdym razie ta kancelaria nie jest już tą kancelarią, jaką wymarzył sobie Hans Frank w latach niemieckiej okupacji. I na koniec w takim razie powiedziałbym, że czy powtórzył to, co powtarzamy jak mantrę w naszym centrum, że dziedzictwo kłopotliwe to jest proces, proces nieustającej reinterpretacji przeszłości i także przedmiot kontrowersji i konfliktów. Dziedzictwo kłopotliwe to zwłaszcza w Europie Środkowej, gdzie granice polityczne zmieniały się w wieku XX szybciej niż granice kulturowe, a dziedzictwo jest przedmiotem kontrowersji pomiędzy państwami, narodami, religiami, grupami społecznymi, regionami czy innymi interesariuszami, no, jest szczególnie gorącym tematem. I udokumentowanie projektów i realizacji architektury z czasów zbrodni w moim przekonaniu powinno pobudzać nas wszystkich do takiej wielowymiarowej refleksji nad miejscem tego niechcianego dziedzictwa III Rzeszy w naszej pamięci zbiorowej i w dzisiejszym krajobrazie kulturowym Krakowa. Bo dziedzictwo, stanowiąc naszą pamięć, jest też naszym codziennym wyborem i współtwarza naszą zbiorową tożsamość. Dotyczy to również dziedzictwa niechcianej stołeczności pozostawionego przez III Rzeszę nad Wisłą. A ostatnia plansza to przypominajka, to nasze publikacje, gdybyście Państwo byli głębiej problemem dziedzictwa kłopotliwego i architekturą III Rzeszy zainteresowani. Bardzo dziękuję za uwagę.
Panie profesorze, ogromnie dziękujemy za tak ważny wykład. Przede wszystkim niezwykle istotny dla zrozumienia, właściwego zrozumienia kontekstu prezentowanej przez nas wystawy na pierwszym piętrze. Panie profesorze, czy pozwolimy publiczności jeszcze zadać pytania, jeśli oczywiście Państwo macie jakieś pytania przez chwilę? No ja jestem sługą tutaj dzisiaj. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Publiczność jest zamaskowana, w związku z tym kryje też zmęczenie moim słowotokiem zbyt długim. Taki pomysł trochę, tak, bardzo jest tak, pomysł, żeby, bo co prawda pan profesor wspominał, że Kraków miał być Norymbergą Wschodu, ale w tamtym czasie Niemcy bardzo często porównywali dwa miasta, to jest Breslau i Kraków. I to, co planowali Niemcy w Krakowie, te różnego rodzaju przebudowy, wiele takich elementów zmiany kulturowej można znaleźć też we Wrocławiu, tym, co się wydarzyło już po II wojnie światowej. Myślę, że to byłby ciekawy, choć kontrowersyjny temat, żeby porównać, jak różne, no powiedzmy, jak przejmowano miasta, żeby je włączyć do swojej kultury. Bardzo panu dziękuję za tą myśl, za tą uwagę. Ja ją, jeśli można, bardzo krótko skomentuję. Tak, oczywiście, że Wrocław w tym sensie jest kliszą Krakowa, czy może słowo klisza jest właśnie nieadekwatne, że oczywiście, i o tym pisaliśmy w naszej książce poświęconej kłopotliwemu dziedzictwu w Polsce, że kazus niemieckiego Wrocławia jest inny, bo to było jedno z największych niemieckich miast przed II wojną światową, a nawet w trakcie II jeszcze większym, bo tam do niego uciekano z zachodu. I znaczenie architektury, tej tak zwanej NS architektury, architektury III Rzeszy we Wrocławiu jest inne, no bo tam od 1933 roku co najmniej projektowano zgodnie z nauką hitlerowską. No, dzisiaj Urząd Wojewódzki we Wrocławiu jest tego świetnym przykładem, czego być może wojewoda dolnośląski nie jest świadom. Natomiast pana myśl dotyczy tego wszystkiego, co wydarzyło się w wyniku II wojny światowej. I to jest niezwykłe, prawda? Bo Wrocław jest największym w moim przekonaniu miastem na świecie, póki co odpukać, które w wyniku tragedii wojny w 100% wymieniło ludność. W 100%. I te fazy oswajania się z dziedzictwem Wrocławia przez nowych przybyszów, one już mają swoją historię. No bo przybywający w 1945 roku do ruin niemieckiego Wrocławia Polacy traktowali te ruiny jako dziedzictwo wroga. Jeszcze w latach 70. w czasach Edwarda Gierka zaorano wszystkie niemieckie cmentarze. Tam są teraz piękne parki we Wrocławiu. Za moich studenckich czasów, w latach 70., jak jechałem z Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Akademię Ekonomiczną, czy do Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, czułem, że jest inne postrzeganie naszych miast. Dla mnie Kraków był oczywistą oczywistością, ja się tutaj urodziłem. W latach 70. dla studentów wrocławskich to było dziedzictwo, które było dziedzictwem może już nie wroga, ale obcego. W latach 80., kiedy zwłaszcza z końcem lat 80. byłem ciągle jeszcze dobrze zapowiadającym się asystentem, jeździłem na konferencje do Wrocławia, które były sensacją. Jeszcze przed upadkiem komunizmu we Wrocławiu zaczęto odkrywać dziedzictwo sąsiada. To znaczy wartość tego, co choćby Prusy zostawiły w XIX wieku i w pierwszej połowie XX również Rzesza we Wrocławiu. Ale to, co jest fantastyczne z Wrocławiem, i z tego jestem dumny. Nie przypadkiem Wrocław w 2016 roku był Europejską Stolicą Kultury. Że dwaj jego charyzmatyczni prezydenci, najpierw pan prezydent Bogdan Zdrojewski, a zwłaszcza Rafał Dutkiewicz, no, zrzucili z siebie ten kompleks
kompleks wroga, kompleks niższości. Umoili, można powiedzieć, to dziedzictwo. Zamawiając choćby u Normana Davisa tą wspaniałą, wielką monografię Wrocławia jako miasta wielu kultur. I dzisiaj Wrocław, jego sukces, myślę, oparty jest na przezwyciężeniu właśnie tego zero-jedynkowego, takiego właśnie nacjonalistycznego myślenia o tym wszystkim, co nas otacza. Także bardzo panu dziękuję za tą myśl. Na ten temat jest już literatura, również angielskojęzyczna. Porównanie ostatnio ukazało się w Central European Press w Budapeszcie na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Duże książkowe opracowanie, praca zbiorowa zderzająca Lwów i Wrocław pod tym właśnie kątem. Czy ktoś z państwa, a tu jeszcze pani, tak? Aha, dobrze. Panie profesorze, no nie pomylę się chyba, jeśli powiem, że było czuć taką niechęć do tego niechcianego dzieciństwa w tym, o czym pan mówi. Czy wyobraża pan sobie, że te pozostałości tej przebudowy można było potraktować inaczej? Na przykład zburzyć ten budynek numer 5 na Wawelu albo odkleić tą fasadę z Feniksa. Czy były jakieś lepsze rozwiązania, pana zdaniem, niż pozostawić to tak, jak było? No, dziękuję bardzo za to pytanie. Do każdej z tych kwestii trzeba podchodzić indywidualnie. To jest moje najgłębsze przekonanie. Do każdej sprawy, którą się zajmujemy w obszarze tak zwanej heretologii, dziedzictwa. I przypominam sobie taką niezwykłą uroczystość, na którą przypadkiem trafiłem z referatem o pomniku grunwaldzkim w Krakowie, którą Niemcy zrobili w Turyngii bodaj w roku 1996 w małej miejscowości Bad Frankenhausen. Dlaczego Bad Frankenhausen? Bo nad tą miejscowością jest góra, to są góry Harcu i tam jest wielki, no gigantyczny pomnik poświęcony cesarzowi Barbarossie, ale zbudowany na pochybel Francuzom i Duńczykom po dwóch zwycięstwach pruskich i niemieckich w 870 roku. No i co z takim pomnikiem zrobić? W czasach NRD on był wymazany z pamięci, obrósł starym bukowym lasem. No ale jak się skończyła ta konferencja, to nic nam nie mówiąc, uczestników z różnych krajów zawieziono na tą górę. Nadleciała helikopterem Rita Zismuth, wówczas przewodnicząca Bundestagu. Wyszły z lasu orkiestry, francuska, duńska, niemiecka. No i Rita ogłosiła, że to jest teraz pomnik pojednania europejskiego. Mamy w tym momencie gorący problem w Olsztynie, jak może państwo czytacie, w związku z agresją Rosji. Tam Ksawery Dunikowski, no jeden z naszych największych artystów XX wieku, wykuł w granicie, wykuł w kamieniu pomnik o wielkim walorze, o wielkiej wartości artystycznej. Na tyle, że poświęcony czerwonoarmistom, prawda? Więc tak jak powiedziałem, dziedzictwo kulturowe jest przedmiotem konfliktu i można powiedzieć nieustającej debaty. I teraz wracając do pani szczegółowego pytania. Jeżeli chodzi o Wawel, to ja uważam i mówię to publicznie po raz kolejny, że błędem było oczywiście zatarcie tych bardzo charakterystycznych elementów architektury tego budynku. Chodzi o jego zewnętrzną architekturę, jak choćby balkony. W ten sposób ten budynek stracił swoją autentyczność, a to jest podstawowe kryterium w naszej rozmowie o wartości dziedzictwa. No i jest dzisiaj takim produktem fantazji konserwatorskiej Anno Domini 2006. Prawda? Ale co ciekawe, wnętrza są nietknięte, bo są w świetnym stanie technicznym. Z jednym wyjątkiem. Festsaal, czyli ta sala tronowa, która mogłaby być po prostu wykorzystywana przez zwiedzających Wawel jako sala kinowa, gdzie można by wyświetlić również kawałek historii Wawelu z II wojny światowej, jest magazynem. Jest po prostu magazynem. Co do Feniksa, to nasza wystawa zakończy się prowokacją. Ja już dzisiaj podprowadziłem pod tą prowokację. Jestem osobiście przekonany, że jest czas na publiczną debatę i że gdyby nawet przez pewne analogie przeanalizować los wielu budynków, również z wieku XX, to przywrócenie Feniksowi autentyzmu, myślę, nie wywołałoby już takich protestów, jak samo zbudowanie Feniksa na przełomie lat 20. i 30.
wywołało w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, którego jestem 8. prezesem. Wtedy doszło pewnie do sytuacji, która miała znamiona czegoś, co dzisiaj nazywamy korupcją polityczną. Tak? Czyli interweniował Ignacy Mościcki, prezydent, przyjaciel architekta. Tak czy owak, sama architektura, którą stworzył Szyszko Bohusz, być może przeskalowana, być może agresywna, ale była manifestem. Takim samym manifestem jak przy Michaeler Plac w Wiedniu, tak zwany Los House 1912 roku. No to był czas modernizmu, czas debaty, czy rynek krakowski jest dziełem skończonym, czy też XX wiek powinien coś zostawić. Proszę pamiętać, że tam była dziura, to znaczy, że przed I wojną światową wyburzono kamienice, na których działkach zbudowano z dużym opóźnieniem już po wojnie Feniksa. Także osobiście uważam, że no, cała sytuacja ma swoją dynamikę. Są pewne kryteria, są pewne standardy. W przypadku Wawelu skłaniałem się za zachowaniem autentyzmu świadka i pomnika historii. Natomiast w przypadku Feniksa na odwrót. I bądź tu mądry i pisz wiersze. Znaczy na gruncie czysto estetycznym, no to nie ma porównania, jeżeli chodzi o klasę architekta, który się nazywał Ador Szyszko Bohusz, z Georgiem Sztalem, który się tutaj dekował przez czas wojny i te filarki i arkady rysował wszędzie. Czy, aha, pani jeszcze, tak? Ja tak może krótko, jeżeli chodzi o te takie niechciane pomniki, to na przykład takie wyjście bym widziała, żeby obok tego pomnika tam Dunikowskiego, znaczy zaprojektowanego przez Dunikowskiego, no po prostu dać jakąś tabliczkę i po prostu no napisać o historii Armii Czerwonej coś po prostu, żeby ludzie no znali historię, no bo nie ma potrzeby burzyć czegoś, co stanowi wartość artystyczną, bo to jest tak zwana cancel culture, ale po prostu no, napisać, opisać, kogo przedstawia, no coś więcej, żeby na ten temat było wiadomo, w jakim kontekście on powstał. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Jest oczywiście też lekarstwo pod tytułem no, transfer i nie myślę o sprzedaniu pomnika Lenina przez miasto Kraków do Luna Parku w Szwecji, ale myślę o tym, jak Węgrzy i Litwini już w latach 90. rozwiązywali problem niechcianych pomników. Polecam wszystkim Państwu wizytę w Druskiennikach i tam w pobliżu jest tak zwany Grutas Parkas, tak? Założony przez pana, który się nazywa Malinauskas i jest królem grzybów litewskim. On skupował te pomniki, kiedy one spadały z cokołów, no, zaraz po upadku Związku Radzieckiego. Jest to w tym momencie no, miejsce, które no, ma swój wymiar i historyczny, i artystyczny, a równocześnie nie zniszczyło tej wartości. Wartości historycznej przede wszystkim, a w przypadku niektórych pomników pod Budapesztem, tam też jest taki park, pomników o dużej klasie artystycznej również. No rzeczywiście ten, taki skalę wykuty, coś takiego. Ten taki, pomnik Dunikowskiego fizycznie się nie da. Czy jest trudny, jest trudny do ruszenia go z posad. No ale różni lokalni politycy chcą teraz ugrać na tym swój interes polityczny. Są bardzo dzielni. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Ja chciałbym jeszcze dopytać o to podminowanie Krakowa przez Niemców. Co podminowali, dlaczego nie wysadzili, czy nie zdążyli, czy to armia wyzwodzicielska udaremniła wysadzenie miasta? Jak to wyglądało? No, chcę powiedzieć, że się czuję zupełnie niekompetentny w tej kwestii. Nie jestem saperem i nie jestem minerem. Natomiast pan profesor Andrzej Falba w piątym tomie Dziejów Krakowa, polecam Państwu tą fantastyczną lekturę, no, odniósł się do tej sprawy, przedstawiając aktualny stan badań. Dlatego, że sprawa tego podminowania i tego wysadzania i niewysadzania no, obrosła legendą, mitami i pomiędzy
historią a pamięcią jest zasadnicza różnica. W czasach PRL-u, co dobrze pamiętam, funkcjonował świetnie tutaj w Krakowie i świetnie prosperował autor, który się nazywał Ryszard Sławecki. On napisał taką propagandową książeczkę Manewr, który ocalił Kraków. Na tą książkę zresztą powołują się dzisiaj rosyjscy politrucy, nawet już w czasie agresji, że tyle nam dobrego zrobili, a my tacy niewdzięczni. I teraz, żeby skończyć. Oczywiście dzisiaj nasza wiedza jest znacznie większa. Przebadano archiwa. Rozumiem, że tutaj odpowiedzialność za neutralizację tych ładunków w dużej mierze wzięła na siebie Armia Krajowa, krakowski żelbet. Natomiast nie jestem w tej sprawie kompetentny. Niektóre z tych obiektów wyleciały w powietrze, jak wiadukt przy ulicy Kopernika, co kończy się anegdotą, że pierwszym naprawionym po II wojnie światowej dachem w Krakowie był dach kościoła świętego Mikołaja, no, który jest dachem ceramicznym i spadł w momencie wybuchu. Dlaczego tak szybko grupa saperów naprawiła? Bo ksiądz proboszcz dysponował świadectwem ślubu Feliksa Dzierżyńskiego z tego kościoła. Jest to autentyczny fakt, który potwierdzam. Natomiast były miejsca i wiadukty, które nie wyleciały w powietrze. Ja rozumiem, że przede wszystkim podminowywano, zaminowywano no, wszystkie elementy infrastruktury komunikacyjnej, dlatego wszystkie mosty na Wiśle wyleciały w powietrze przecież, prawda? Natomiast wiadukt przy ulicy Grzegorzeckiej, wiadukt kolejowy, który według mojej wiedzy był przewidziany do wysadzenia, został dopiero wysadzony przez panią minister kultury i dziedzictwa narodowego 1 września 2021 roku i decyzją skreślenia, poprzez skreślenie tego wiaduktu z rejestru zabytków. Wydała na niego wyrok śmierci. Czy jeszcze ktoś? Tak? Jeszcze tylko takie malutkie pytanko na koniec. Ta cała wizja tego monumentalnego, tej monumentalnej przebudowy Krakowa przez Niemców, ona nie doszła do nie została zrealizowana ze względu na problemy finansowe i przekierowania aktywności na froncie wschodnim i tak dalej. Czy były też jakieś inne powody, dla których w zasadzie w ogóle nie ruszono z tymi realizacjami, a może ruszono choć trochę, nie wiem, bo cały czas spotykam się tylko z tymi projektami i nic więcej się nie działo. Tak? Dziękuję za pytanie. To pytanie potwierdza, że mówiłem dzisiaj za długo i za wiele. Patrząc na historię II wojny światowej i historię działań wojennych na froncie wschodnim, de facto Hans Frank zaczął marzyć dopiero latem 40 roku. W 41 no, było szczytowanie tych pomysłów, no, ale w 42 już były kłopoty na froncie, a w 43 nawet przy budowie dzielnicy mieszkaniowej Nurfir-Deutsche trzeba było stropy drewniane robić, bo już stal była reglamentowana. No, trzeba sobie zdawać sprawę z sytuacji wojennej, to po pierwsze. Po drugie, z sytuacji finansowej i budżetowej tego małego państewka. I po trzecie z tego, że no, miło było przyjechać Hubertowi Ritterowi z córką do Krakowa, dostać tutaj wysokie honorarium, mieszkać w willi, która dzisiaj jest konsulatem austriackim, i wydać swoją córkę za osobistego, za szefa kancelarii Hansa Franka. No, ona wygodnie bardzo mieszkała do 1944 roku w budynku numer 9 na Wawelu. Ja przeczytałem 400 stron wspomnień Huberta Rittera, który na koniec swojego długiego życia w latach 60. w Monachium, dostatnio żyjąc, napisał te wspomnienia. No, z nich jasno wynika, że dlatego też mówiłem Państwu trochę więcej o Ratingerze. Interesowały mnie losy tych ludzi i ich decyzje, dlaczego oni akurat. Hubert Ritter był bardzo wybitnym przedstawicielem niemieckiego Bauhausu.
wyleciał z roboty jako główny architekt Lipska w 1930 roku, bo NSDAP wygrało wybory w Lipsku. Zarzucono mu korupcję. Tak się zwykle politycznych przeciwników wykańcza szybko, prawda? Natomiast on jest w encyklopediach jako światowej architektury, jako autor tych słynnych kopuł na targach lipskich i słynnego planu miasta Lipska, a także takiego osiedla bardzo nowoczesnego. On się tutaj zakłamał, można powiedzieć. Więcej, ja nie powinienem tego pewnie robić, bo RODO pewnie też działa, ale ja tutaj sobie jeszcze... Ja nie chciałem Państwa zbombardować zbyt dużą ilością obrazków. Tak miały wyglądać Sfoszowice, dlatego że Leijer, czas wolny dla elity niemieckiej, to też było bardzo ważne, więc Krzeszowice były rezydencją letnią Hansa Franka. Natomiast w Sfoszowicach przygotowano właśnie też się do tego, żeby to był kurort. Ale tutaj mam, co ja mam? No właśnie, Hubert Ritter tu przyszedł do tego budynku w Krakowie, dostał przełomu i postanowił się zapisać do Partii Narodowo-Socjalistycznej, co stwierdziłem w archiwum Bundesarchiv w Berlinie. Natomiast w swoich pamiętnikach się do tego w ogóle nie przyznaje. Był oczywiście, jak wielu, ja nie jestem prokuratorem, ale jak wielu, no, tak zwanym porządnym obywatelem, który nie miał nic wspólnego z pracą dla III Rzeszy. Także odpowiadając pokrętnie na Pani pytanie, powiem, że to były wizje, to były plany. Takie same plany dzisiaj można oglądać w archiwach, w muzeach Hamburga, Monachium, wielu wielkich miast niemieckich. I myślę, że to, o czym Państwu opowiedziałem, to jest opowieść o hitlerowskich wizjach, czyli o tym, co nam groziło, gdyby wojna potoczyła się inaczej i gdyby po 5 czy 10 latach tutaj, jak chciał Hitler, była nadrenia. To znaczy tutaj miało mieszkać nie 17 milionów Polaków, Żydów i Ukraińców, tylko 5 milionów Niemców. Proszę Państwa, jeśli nikt więcej nie ma pytań, to bardzo jeszcze raz dziękujemy Panie Profesorze. I... Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za obecność dzisiaj i zapraszamy gorąco do śledzenia całego programu naszych imprez towarzyszących, wykładów, spotkań na naszą stronę internetową. Dziękujemy bardzo.